Jesteśmy przy pomniku pamięci górnictwa wałczyńskiego. W historii naszego górnictwa zdarzyło się niestety ponad 1000 wypadków śmiertelnych. Ostatnio doszły nas przykre wiadomości, mianowicie w naszych sąsiednim Zagłębiu, Zagłębiu Miedziowym, zginęło również 8 osób. Uczcijmy teraz minutą ciszy naszych górników, którym ten pomnik postawiliśmy, jak również za górników Zagłębia Miedziowego. Minuta ciszy. Serdecznie pozdrawiam wałbrzyskich górników, ich rodziny, małżonki, dzieci, wnuki, prawnuki. Pozdrawiam z całego serca. Życzę wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Pozdrawiam delegację z Freiberga, Wikauf. Życzę wam też, żebyście przyjeżdżali do nas długo, bardzo długo i zawsze. Więcej nie mam co do powiedzenia. Jest mi tak miło, że w niedzielę, w dzień świąteczny, to miejsce pamięci górnictwa zaszczyciło tyle zacnych ludzi, dzieci i młodzieży. Chwała wam za to. Dziękuję. Bardzo cieszę się, że na tej corocznej uroczystości mam taką refleksję, jest coraz więcej osób, coraz więcej uczestniczących. Oprócz naszych górników, tych wszystkich, którzy współpracowali z nimi, zakładów okołogórniczych, nauczycieli górnictwa, naszych szanownych gości z Niemiec, z Czech, jest przede wszystkim ogromna rzesza dzieci, coraz bardziej liczna, i młodzieży. To napawa i otuchą, i radością, i nadzieją, że te wspaniałe tradycje górnicze będą pięknie kontynuowane. A miejsce, w którym jesteśmy, zmusza do refleksji, jak ciężka jest praca górnicza, jak nieprzewidywalny jest los górnika i jak czasami tragiczne są losy braci górniczej. Oddaliśmy hołd, oddajemy hołd, wiedząc tu w Wałbrzychu, że tego miasta bez górnictwa nigdy by nie było. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym, że każda część tego miasta o historii wielowiekowej powstała z węgla. I bez tej ciężkiej pracy tego miasta nigdy by nie było. Dlatego jesteśmy zobowiązani uczczenia tych wszystkich, którzy tu pracowali, oddali zdrowie i szczególnie życie.